Co tu się dzieje? Przemo, co się dzieje? Przemo, pasjonat w akcji, potem tyście, długo nie nagrywa, już akcję odpierdziela. Przemysławie, czy możemy ci jakoś pomóc? Lepiej odzywać się lepiej. Lepiej się nie odzywać, tak? Nie. No to widzowie, widzicie, wujek Przemek się niestety tutaj na parkingu moim pod blokiem zakopał i trzeba go wypchać. I wsio. I wsio. A tak w ogóle was witamy. Przesuń się. Witamy was w mikołajkowym filmie. Wujkowi Przemkowi, pasjonatowi pomagałem wypchać jego autko, żeby mógł sobie potem prosto wyjechać. No, to dzisiejszym gościem odcinka świątecznego, mikołajkowego jest mój serdeczny przyjaciel kanału i gość Przemo Pasjonat. Witam cię, Przemysławie. Witam cię, Fornarku. Nie, w ogóle w tym roku ciebie nie występowałem ani razu. O Nie, raz chyba tylko. Raz możliwe. No może i raz, albo wcale. No chyba nie. Dobrze. A w ogóle tak poza tym witam was bardzo serdecznie. Wybaczcie, że tu tak może dziwnie mam wyraz twarzy, ale jestem po świeżo co, po dentyście. No fakt, powiem wam tak. Niestety rok u mnie taki mało. Tak zawieszę chwilę forma, muszę sobie gdzieś nabrać myśli. Dobrze. Taki mało twórczy jest. Ale to przekonacie się u mnie na moim kanale, na podsumowaniu wszystkiego się dowiecie. A zresztą, jak chcecie trochę coś, trochę już na wstępie wiedzieć, to macie film u mnie na kanale. Mój drugi powrót na kanał, czy jakoś tak. Jak dobrze zapamiętam. Mój drugi powrót. No. Święty Mikołaj kiedyś naprawdę istniał. Czynił ludziom dobro. A więc tradycje trzeba utrzymywać. Ho, ho! Z tej strony Święty Mikołaj. Przyszedłem w ten mroźny dzień. Naprawdę mroźny. No niestety, moje ubranie służbowe nie było na tyle dobre, więc musiałem kurtkę pożyczyć od dobrego youtubera Przemo Pasjonata. Bardzo go serdecznie pozdrawiam z tej strony, subskrybujcie jego kanał, ale tu mam mały szczegół, kto chce niech subskrybuje. Ja mu niestety muszę w tym roku dać rózgę, to co, że miał różne problemy, ale mógł się chociaż trochę zmobilizować, miał chwilę momentu, mógł nagrywać, ale no, będzie się wam tłumaczył na podsumowaniu. No, ode mnie ma rózgę, mnie to nie obchodzi, co on tam przeżywał. I tak poza tym, przepraszam, miałem powiedzieć święty Fornalu, bo drogi Fornalu, a ja w ogóle prezentu nie mam. Ojojoj, no Mikołaju, można ale Mikołaju, ale na pewno my mamy dla ciebie prezent. Dla mnie? Tak. Mikołaju, specjalnie, że wiem, że jesteś, wiem, że nosisz teraz akurat, zapomniałeś okulary z domu, lubisz krzyżówki rozwiązywać, wiemy o tym bardzo dobrze. Wujek Fornal kupił ci wykreślanki specjalnie dla ciebie, wiem, że tanie, ale ze szczerego serca i oczywiście, żebyś miał więcej witamin, to Boże Jabłuszko z Bożego Terenu, no. Z tego drzewa, nie, co? No, aż tak, nie no, ale z Bożego Sklepu. Z Bożego Sklepu, ja myślałem, że z tego drzewa, co Ewa Adama skusiła. Nie no, aż tak to nie. Ale z Bożego Sklepu to się liczy. Taki drobny prezent od wujka Fornala dla świętego. O Boże, nie mogę na to patrzeć. Tu jest kobita. Nie mogę, nie. Oderwijcie tą okładkę. Nie mogę na to patrzeć. Dobra, to może tak o późniejszej porze, jak takie godzina plus 18. Dobra. Mikołaju, ale jeszcze coś. Prezent od kamerzysty też się znajdzie. Kurde. Czy jesteś gotowy? No powiedzmy, jestem gotowy, ale no tak, jestem zszokowany. No bo to zawsze ja daję prezenty. Ale niestety w tym roku taka bida, że... Bida w kraju. W kraju nie, bida w Laponii, nie stać mnie było na nic. Także no. Dobrze, i jeszcze dla wujka Fornala też mam, bo to jednak gospodarz kanału.
Poczekajcie chwilę. Mam najpierw prezent dla naszego Mikołaja. Trochę skromnie, ale proszę bardzo, coś na słodko, coś do picia. Proszę Mikołaju, oto moje podarunki dla ciebie. Kokoski. O, kokoski, moje ulubione. I tutaj też jakaś pani na tym soczku jest, więc może... A ta to taka mniejsza. Mniejsza, taka... ale w temacie, bo z krainy lodu, a teraz właśnie widać, no, też jest kraina lodu, można powiedzieć. Synu, co ty chrzanisz? Przecież to moja narzeczona jest. To musisz przedstawić. Czy w następnym roku pojawisz się ze swoją panią Mikołajkową? Tak. Jak dojadę do Torunia, to tak. No tak, to no tak, pan Mikołaj, święty Mikołaj jest na etapie poznawania. O, no i jeszcze dla wujka, tutaj też mini prezent. Wujek też jest wiecznie młody. Tak, oczywiście. I dlatego, że jest wiecznie młody, mam dla niego taki dodatek zamiast tego napoju, co dostał Mikołaj, mus. Jest tutaj mus dla bobasów. Pokaż. Mus dla bobasów 6 miesięcy plus. Możesz pokazać, ja wujku. Pokaż wujku. O, proszę bardzo, po 6 miesiącu. Wujek nie ma zębów. A może święty Mikołaj postara się zamintować makowita. Och, no tak. Och, drodzy państwo, oto najlepszy mus, który osobiście moja babcia robiła. Więc także, drodzy widzowie, spróbujmy tego. A może nie, bo to jakoś tak w dziwaczny sposób. Wiem, że na pewno fałszuje. Jest taki jeden pewny pijaczek, tak powiem, że pijaczek, on mieszka w Radomiu, tak? On doskonale udaje. Proszę sobie wpisać, pijaczek imituje Makłowicza. Proszę bardzo, tam se wpisać. A więc, drodzy YouTubowicze, ja uciekam do Laponii, także... Dziękuję. No tylko zapomniałem świąteczne piosenki, a więc tak, za dużo kiepskich się oglądało to, więc coś się śpiewa. Latało pani z panem aeroplanem, puszczali sobie stoły na dłupy, to my param, pam, pam. Mikołaj po prostu występ artystyczny dał, to jest bardzo duży prezent jak dla mnie. Jestem bardzo wdzięczny, że odwzorował w stylu stand-upu tą piękną piosenkę ze świata według kiepski tego kultowego serialu. No to Mikołaj stand-upowo pokazał tą piękną pioseneczkę. Dziękuję kamerzyście za boży prezent. Wujek już prawie zębów nie ma. To sobie zrobić z tego, nie wiem, do jakiegoś ryżu czy kleiku, bo wujek lubi jeść ryż rozgotowany i sobie doda tego, wrzuci, pomiesza i będzie po prostu picobello. No, a tak w ogóle chciałem też, już wielu youtuberów ogólnie ma też swoje takie hasła, które ich, dzięki którym są takiej, po prostu mówisz to hasło i przypomina ci to ten. Jakie hasło byście, w sensie nie wiem, możecie pisać propozycję w komentarzu jakiegoś hasła, które chcielibyście, żebym, tak jak na przykład, nie wiem, Krycha ma robi wrażenie, albo na przykład Ksiądz Lomola i też inni youtuberzy, no. A tak w ogóle, no to dziękuję za obejrzenie tego świątecznego Mikołajkowego odcinka. Pozdrawiam was, cześć!